Młody uczony wyobrażał sobie, że jego praca naukowa opublikowana w szanowanym i powszechnie czytanym periodyku natychmiast przyciągnie ogromną uwagę. Spodziewał się ostrej opozycji i najsurowszej krytyki, ale był bardzo rozczarowany. Po jego publikacji zapadła martwa cisza. W kilku kolejnych wydaniach periodyku słowem o niej nie wspomniano. Środowisko naukowe przyjęło postawę poczekamy, zobaczymy. W ten sposób Maya Einstein opisuje początkowe przyjęcie jednej z najważniejszych teorii współczesnej nauki, której autorem był jej brat. Albert miał wówczas 26 lat. Pracował w berneńskim urzędzie patentowym, pozostając na skraju załamania nerwowego. Był 1905 rok. Swoim pomysłem, szczególną teorią względności, młody Niemiec wywrócił fizykę do góry nogami. Nic nie miało być już takie samo, wszystko miało się zmieniać. Nic, można powiedzieć, poza prędkością światła, to bowiem udowadniał właśnie Einstein jest stała, uniwersalna i nieprzekraczalna. Teoria Einsteina była odpowiedzią na narastające problemy z pogodzeniem fizyki starej, jeszcze newtonowskiej proweniencji z pracami na temat pól elektrycznych i magnetycznych autorstwa Jamesa Maxwella. Coś zagrzytało także w obowiązującej teorii tzw. eteru kosmicznego, hipotetycznej substancji wypełniającej wszechświat, nośniku oddziaływań. Albert Michelson i Edward Morley, próbując wykazać jego istnienie ku swojemu zaskoczeniu, zauważyli, że światło podróżuje zawsze z tą samą prędkością, niezależnie od tego, z jaką prędkością porusza się obserwator. Einstein dowodził, że tak właśnie musi być, jeżeli prawa fizyki mają być niezależne od układu, w którym je obserwujemy. Teoria Einsteina miała kolosalne implikacje dla nauki. Nakładała też przykre ograniczenia na ewentualne próby osiągnięcia prędkości światła. Nie tylko poruszanie się szybciej niż światło i podróże w czasie są niemożliwe, nawet osiągnięcie tej prędkości wymagałoby użycia nieskończenie wielkich ilości energii, oczywiście dla obiektów obdarzonych masą. To ograniczenie nie obejmuje fotonów czy grawitonów. Szczególną i późniejszą ogólną teorię względności wielokrotnie potwierdzano eksperymentalnie. Pewne odstępstwa od tego limitu zdają się mieć miejsca w mikroświecie, gdzie ujawniają się zjawiska kwantowe. Własności małych obiektów, np. cząstek elementarnych, cechuje tak zwana nieoznaczoność. Na krótkie chwile mogą osiągać nawet prędkości większe od prędkości światła, czy nawet skakać wstecz w czasie. Pytanie tylko, jak interpretować ich istnienie? To problem bardziej filozoficzny niż fizyczny, mówią trzeźwo patrzący na świat fizycy. Dla nich cząstki takie stanowią tylko użyteczne narzędzia obliczeniowe, a nie realnie egzystujące obiekty. Dyskusja na ten temat trwa od prawie 100 lat. Równie spektakularny charakter mają hipotetyczne cząstki zwane tachionami. Ale i one w pewien sposób omijają problem granicy prędkości światła, poruszają się bowiem ponad nią, nigdy nie zwalniając. Przez dłuższy czas wyobraźnię fizyków rozpalało twierdzenie, sformułowane w 1964 roku przez wybitnego i nieco ekscentrycznego fizyka irlandzkiego Johna Bella. Wykazał on, że albo dotychczasowe założenia mechaniki kwantowej są błędne, na co nic nie wskazywało i nie wskazuje, albo należy zupełnie inaczej myśleć o przyrodzie. Doświadczenia potwierdzają jego pomysł. W pewnych sytuacjach fotony, elektrony czy cząstki mogą zachowywać się tak, jakby tworzyły całość, nawet jeśli dzieli je kosmiczna odległość. Wygląda to prawie tak, jakby komunikowały się ze sobą wzajemnie w tempie natychmiastowym, to tak zwane splątanie kwantowe. W latach 70. XX wieku fizyk amerykański Nick Herbert opublikował pracę, w której przedstawił model komunikacji rzekomo nadświetlnej opartej na owym splątaniu. Wywołała ona silne kontrowersje. Szybko okazało się jednak, że i w tym przypadku prędkość światła pozostaje ostateczną granicą, bo między splątanymi cząstkami nie zachodzi wymiana informacji. Einstein znowu miał rację, ale wchodząc w spór z Herbertem i jego teorią, fizycy, a wśród nich William Wouters, Wojciech Żurek i Dennis Dix, mimowolnie położyli fundamenty nowej, gwałtownie rozwijającej się dziedziny wiedzy, kryptografii kwantowej.
pytanie o prędkość światła nie daje jednak spokoju innym naukowcom. Kwestionują oni na przykład fundamentalny charakter zasady przyczynowości, według której przyczyna zawsze poprzedza czynnik sprawczy, sugerują, że ogólna teoria względności jest zaledwie przybliżeniem jakiegoś bardziej ogólnego prawa przyrody. Problem w tym, że do skonstruowania, a zwłaszcza przetestowania podobnej teorii, należałoby wyjść poza nasz wszechświat i przyjrzeć mu się z zewnątrz, co stanowi pewne wyzwanie. Wiele wskazuje więc na to, że przyroda ma wbudowany wewnętrzny ogranicznik prędkości na przesył materii oraz informacji. Jednak co ciekawe, być może nie zawsze ustawiony był na 300 tysiącach km na sekundę, w próżni, bo w innych ośrodkach prędkość światła jest mniejsza. Niektórzy fizycy przekonują, że niegdyś w początkach istnienia naszego wszechświata prędkość światła była o 60 rzędów wielkości większa niż obecnie. To nie abstrakcyjne ćwiczenie intelektualne, ale interesująca alternatywa dla obowiązującej obecnie teorii tzw. inflacji kosmologicznej, teorii wielce sensownej, ale niepotwierdzonej obserwacjami. Za jej pomocą naukowcy wyjaśniają niektóre z największych zagadek dotyczących chwil, które nastąpiły po wielkim wybuchu. Taka teoria zmiennej prędkości światła tłumaczy niewytłumaczalną w inny niż inflacyjny sposób równomierność rozkładu materii w przestrzeni kosmicznej, oczywiście w wielkiej skali. Co więcej, temat zmienności stałych fizycznych nie jest nowy, bo na przykład w 1937 roku taką ewentualność rozważał mistrz mechaniki kwantowej Paul Dirac. Nawet jeżeli rzeczywiście prędkość światła jest nieprzekraczalną granicą, to wysiłki związane z zakwestionowaniem szczególnej oraz ogólnej teorii, bądź ich modyfikacją, mają niezwykle ożywczy wpływ na współczesną naukę. Dokładnie o taki stan rzeczy zawsze chodziło Albertowi Einsteinowi. Poza tym skończona wartość prędkości światła ma swoje zalety. Dobiegające z głębi wszechświata światło niesie cenne informacje o kolejnych stadiach jego ewolucji. Im dalej położone są obiekty kosmiczne, tym wydają się młodsze, bo budujące ich obraz fotony wyruszyły w naszym kierunku przed milionami, a nawet miliardami lat. Gdyby światło biegło nieskończenie szybko bądź z nieprzewidywalną prędkością, generowany przez nie szum informacyjny skutecznie uniemożliwiłby nam poznawanie praw przyrody. I to już wszystko w tym materiale. Dzięki bardzo za oglądanie i do usłyszenia już wkrótce. Kosmiczna piona.